Witam was serdecznie i znowu prank bro, gramy Atraxą. Obiecałem, że tego nie będzie, ale koniec końców, jako że mam w planie, w teorii grać kwalifikacje na Pro Tour Naziemnego w przyszłym sezonie, które będą w standardzie, to muszę się zaznajomić już z Atraxą, bo pewnie Atraxa z Cavernem na chwilę obecną, jestem o tym przekonany, będzie najlepszym deckiem. Plus, jakby na to nie spojrzeć, licząc Esper Controli, o której też będzie odcinek, Atraxa taki jest takim bardziej uznanym, bardziej rozpoznawalnym i po prostu będącym w takim ścisłym tier 1 deckiem kontrolnym w tym formacie. Jest oczywiście rampa. Jakby na to nie spojrzeć, jak ten deck staje koło mnie, tak się patrzymy na siebie, to ucieka od razu w drugą stronę, ja uciekam od niego, tak się rozbiegamy, przestraszywujemy się sobie nawzajem, prawda, no bo to rampa, to ja, oczywiście nie lubimy się nigdy, nienawidzimy się, ale koniec końców dzisiaj specjalny cosplay gracza rampy, tak właśnie wygląda cosplay gracza rampy, będę miał specjalne koszulki, specjalny awatar pod to, żeby grać tego typu deckiem, no i zobaczymy, czy nam się to wszystko uda. Ale tak jak mówię, jeżeli szukać tutaj jakichś plusów w naszej wzajemnej korelacji z tą talią, zdecydowanie należy tutaj doszukać się takiego punktu zaczepnego w tym, że jest to poniekąd, albo po prostu nie poniekąd, tylko jest to najlepszy deck kontrolny na chwilę obecną w formacie z elementami rampy. Tak sobie to będę tłumaczył. Lecimy, nie śpimy. Zobaczymy, jaki jeszcze za pomocą śmigła wylosuję sobie matchup. Jak będzie tak, to jest to Esper. Jak będzie to tak, to, będzie, to nie będzie to Esper. Także losuję matchup. Esper, tak. Czyli wylosało się Esper. Zobaczymy, teraz przejdziemy na play czy na drole. Matchup już znamy. No i grajmy, walczmy. Walczmy o lepsze jutro. Świstak. Wiem, że to jest prawdziwy świstak. Pewnie to jest prawdziwy świstak. Fajnie, że sobie zagramy na polskiego zawodnika dodatkowo. Zatrzymamy. Pewnie sobie coś tam testuje. Albo ladderuje for fun. Wątpię, żeby streamował. Ale koniec końców. Mamy podwójny polski akcent na streamie. Też uznawany dobry gracz. Zacznie z chłopka. Ja dobrałem tego Foresta, więc możemy sobie... Ale wydaje mi się, że tutaj najlepszy będzie definitywnie Briefcase, bo Briefcase powoduje, że też ten oficer stoi w defensywie. Także dodatkowy plus. Dobra. O, to dobry draw. Definitywnie musimy pójść po niego i zrampić się nim. I też definitywnie po raz kolejny musimy zaznaczyć tutaj, że potrzebujemy białej many. Także biała mana i pas. Mecz raczej z tych trudniejszych. Ale zobaczymy. Okej. Aha. I tu będzie okienko na zagranie w Sunfalla na chwilę obecną. Bardzo mi się też przydał lan z góry. Jest lan z góry, więc no tutaj bez żadnych ograniczeń zagram po prostu Sunfalla, Tablanda i puszczę turę. To musi być zagranie. Nie jest to jakieś niesamowite, ale konieczne. Binding, ok. I chłopek, dobra. Ok, więc no, to jest raczej mus. W ten sposób to zagramy. Na pewno sobie znajdziemy niebieską i na pewno sobie znajdziemy kolejną białą. I teraz jesteśmy w stanie zagrać bindinga w weddinga, żeby nam tu już nie psuł krwi i oddamy turę. Przeciwnik ma w deku na pewno też efekty do płaść 2, jeżeli gra normalnym metaspisem. Misuje trochę value z Beanstalka, ale spokojnie, to jeszcze jesteśmy w stanie odzyskać za chwilkę. Dobra. Zaczniemy z Beana. Dobra. I tutaj obudzę tego landa i będę się zaatakować, natomiast tu będzie po prostu jedna wróżka i druga wróżka, która ją bansuje przed damage'em. No ja to wiem i przeciwnik to wie, natomiast wciąż oczywiście zagram w ten sposób. Przeciwnik na 99% zagra wróżkę, która zablokuje i drugą wróżkę, która ją zbansuje. Nie wiem, tak to będzie wyglądać. Dobrze. Blok i bans wróżki.
Zgadzam się. Na to wszystko. Teraz zagramy sobie landa, oddamy tura i będziemy cyklować z końcem. Może znajdzie się jakaś atrakcja, może przeciwnik nie ma counterspelli. Na razie jeszcze jako tako żyjemy. Nie mamy też presję poniekąd. I ten token wciąż może blokować w kolejnej, jak zechcemy. Na razie weźmiemy sobie cały damage. Nic tutaj nie robię, żadnych sztuczek. Końcem cycling. Virtue. Virtue jest... byłby nie najgorszym drawem. Ale wiemy, że ma drugie takie, nie? Więc to... stawia tę kartę. Wciąż atakuje na pewno. Zobaczymy, co przeciwnik zrobi. Jak to będzie chciał zablokować. Okej. Blok. Okej, czyli nie będzie chciał bansować przed damage'em. Więc raczej spodziewam się u niego posiadania dopłat jeszcze na ręce. Tak, jeszcze dopłat na ręce, czy nie? Nie ma dopłat na ręce, także to jest znaczący plus. Nie gramy tego Virtue, bo ona po prostu sfizluje, nie użyje tej wróżki. W kolejnej turze będziemy w stanie w rafę to spompować. Z powietrza nas raczej nie zabije. Ma tylko 8 dipsa z powietrza. To też jest soldier, nie? Tak, ma 8 dipsa z powietrza. Na chwilę obecną, jeżeli odpali landa. No 9, bo jeszcze może splusować, nie? Nie bansuje nic. Okej, okay, w ten sposób pewnie. Tak, bo mógł dobrać z góry w sumie, nie, bo to nie miał 5 soldierów. Jakby na to nie spojrzeć. No ale w porządku. I raz, dwa. Okej, okay, spróbujmy zagrać anioła po prostu po wina. Bo to będzie poniekąd win, jeżeli zrezolwuję. Bo później będę myślał dalej. Dobra, dopłać 4, to gorzej. Dobra, dopłać 4. No, to nie najgorzej. Przyznam. Ale to ostatnia karta musiała być jakaś niesamowita. A na pewno nie ma... no tu raczej nic już nie ma w tej ostatniej karcie, tak bym powiedział. Więc tu chociaż tyle zyskaliśmy. Zaatakujemy tak i możemy puszcząć tak twarz, jak zgaduję. Stawiając dwa tokeny w defensywie, w razie co? Bo jak flipnie się Zendikar, to i tak dostajemy jeszcze jednego, to jakby blokera, nie? W takim wypadku. Więc wydaje mi się to najlepszą drogą. Znaczy na tym deku nie mam takiego doświadczenia, to jest, grałem na tego deka oczywiście bardzo długi, od bardzo długiego czasu, ale grając tym dekiem, mam dać im doświadczenie w skali 10 gier, ale oczywiście ciężkimi drężami w życiu grałem nieraz, nie? I to mnie ratuje pod kątem grania właśnie Traxą. Aha. Bo nie ma ratowacza, to dobrze. No to go. Virtue, okej. Okay. A to raczej następnie dużego zabijamy poniekąd? Hmm. Za dwa i z końcem będzie to, jak zgaduję. Czy nie? Czy jest jakiś inny plan? Będzie musiał na pewno srogo blokować. Pewnie. Czyli to mu się odtapuje. A tak wszystkim. Aha. To się flashbackuje, więc jak najbardziej jestem w stanie to zrozumieć.
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tak, żeby się oczywiście nie wytapować z naszego dodatkowego blokera. No za bardzo zaryzykowałem. Mogę zostawić jednego blokera więcej. To my bad trochę. Ale z drugiej strony, no tak. Wiemy, że ten jego deck nie ma point removalu z drugiej strony. Za bardzo, nie? W grze numer jeden zwłaszcza. Więc może to nie było aż takie ryzyko. Okej. Okay. To jest raczej na niego za wolne. Czarki są na pewno dobre. Duresy po sideboardzie na tą wersję. Zależy, czy będzie dalej grał pod Knighta, czy nie. Ja to wszystko zależy od tego. A nie, złą kartę wsajdowałem. Beanstalkę oczywiście chciałem. I co tu jeszcze mam do rzucania? Wydaje mi się, że Atraxa jedną możemy sideować. Destroy Evil jest na chwilę obecną też średni, jak niedokładnie jeszcze znamy jego spis. Sunfall jest bardzo dobry, Leyline jest w porządku, Virtue jest bardzo dobry, Trod jest bardzo dobry, Shark oczywiście, powód, dla którego go dosajdowaliśmy, jest oczywisty. No i może jednak ten briefcase, jak tak na to patrzę, albo ewentualnie dwie inwazje, bo wydaje mi się, że ciężko będzie grać pod tą inwazję oraz po sideboardzie, więc chyba po prostu tak. W ten sposób możemy całkiem pozbyć się inwazji i grać przykładowo jeszcze Duresem. Bo tak jak mówię, w zależności od tego, jaki plan obierze, ten Dures może być bardzo zły. Więc na chwilę obecną zagram bez. Ale tak, w tym ostatnim kombacie powinienem zostawić jeszcze jednego chłopka więcej. Terby może nie blokował z drugiej strony, więc to by na jedno wyszło. Terby może by nie blokował. Albo dwa chłopki więcej. Trzy tokeny powinienem zostawić w bazie. I pusznąć 6-6, 4-4 Vigilance, tak, to było najbezpieczniejsze, więc trochę YOLO, trochę przyjolowałem ten ostatni kombat, mogłem przez to przegrać grę. No, ta ręka nie wygląda na coś owocnego, z plusów mam szybkiego bindinga, no dobra, zatrzymamy. Ale, czy jestem zadowolony? No średnio bym powiedział, średnio. Okej. Z plusów mamy szybkiego Leyline'a, jest to plus. Tapland, tak? Aha, niebieska, dobra. Szybki start, ale jest też Stomper, co cieszy. I wydaje mi się, że trzeba skorzystać z okazji i zbansować teraz, znaczy zbansować, zabrać mu teraz tego jednego chłopka, póki nie ma open wszystkich rzeczy, które go ratują. I jakoś starać się przestać krwawić. Tutaj na pewno Stomper. Dymistował Landropa, więc teraz może znacząco ratować tej sytuacji. Pójdę po białą na pewno. I oddamy turę. Bez bloku, kappa. Okej. Okay. Więc teraz matam te wszystkie dopłacie, jak będzie chciał. Więc koniec końców... Nie mam tu... Mogłem po zieloną pójść, ale nie. Bo to też by było, miało swoje... problemy. Możemy zrobić coś takiego. Możemy zagrać migrację. W ten sposób. Znaleźć zieloną. Dograć zieloną i spróbować Stompera. Stomper siedzi. I tutaj znaleźć zieloną. I oddać turę. Mhm. Bez bansu pewnie. To nie jest soldier, nie? Więc tu nie dostanie plusa, jak zbansuje sobie weterana, więc bez bansu. Nie może spokojnie wybić się za całość. Albo zagrać Karadwenta, jeszcze zależy. W kolejnej turze będę mu blokować moimi stomperami. Tu dostanę dużo damage'u. Niestety, niestety. Ten dobrany land u niego niewiele zmienił. Bo tylko weterana postawił, ale ten weteran to wciąż jest jeden dipsa więcej. Konwołkuje na razie. Dobra, będzie konwołk. I ten jeden land jednak okazał się być bardzo znaczący. I Stroke'a sobie zostawił open. Nie znalazł nic, co ciekawe. Tak, będę miał dwie zielone po tym w razie co. Inwazja. Tak i tak. Teraz możemy przejść do kombatu. Pusznąć. Dobra. Wziął trade'a.
Ja wezmę na pewno inwazję chętnie. I jeszcze jeden stomper. Jest do płaść 2? Jest do płaść 2. Okej. Jedna karta tylko została. I puszcz tylko z góry. 3, 4, 5. Może to być stroke. O, nie. Wedding announcement. No to za Traxą. Chyba już jest seal the deal. Raczej już wygraliśmy tą grę teraz. O, może nawet pójść po tokeny. Ale wydaje mi się, że Atraxa jest tutaj nieco lepsza. Anioł czy Atraxa? Anioł jest chyba lepszy. Dobra, świstak poddał. Ta gra była już raczej pod zupełną kontrolą. Także GG. Ostatni raz grałem na tego zawodnika na arenie chyba nigdy. Jedyne co, to graliśmy na siebie na żywo. W zamierzchłych czasach magicowych to na pewno parę razy. Jak jeszcze były takie OG magicowe PTQ, GPT, WMCQ i tak dalej, i tak dalej. To w tamtych czasach. Natomiast no GG. Ciekawe, że nas sparowało. Trochę to wygląda jak skrypta, ale uwierzcie mi, nie jest. No i teraz, koniec końców, opiszę wam co nieco ten build, dodatkowo. Dlaczego, co i jak, i co tu może się okazać takiego nietuzinkowego w moim buildzie. Generalnie zaczniemy, jak zawsze, od podstaw, czyli od kerwautu dolnego, po czym przejdziemy do top-endu, itd., itd. Mana base akurat jest super logiczny, ale... Wydaje mi się, że sideboard plan w tym spisie może być poniekąd różnorodny. A więc, gram Destroy Evilem, Go for the Throatem oraz dwoma Virtue of Persistence, czyli tak wygląda, i czterema leylinami. Żeby wam to lepiej zobrazować, zrobię tak. Czyli to są nasze takie removale of choice i one się tak jakby znoszą, dzielą, lubią i współzawodniczą o podobne targety i ładnie się to wszystko uzupełnia. Destroy Evil jest znakomity na Wedding Announcement, na wszystkie najważniejsze stwory w 4 w dupie w formacie. Leyline także, więc mamy 5 removalów na enchantmenty, na wrogie leyliny i na krowy. Go for the Throat jest dobry w early game, podobnie jak Leyline z odpowiednio dobranym manabase'em i podobnie jak 2 w Virtue of Persistence, na takie early game stwory. Plus też zabija oczywiście dużych typów. Więc jest to taki nasz trzeci, bezwarunkowy, tani point removal na pierwsze 2-3 tury, jeżeli nie mamy dobrego manabase'u pod leylina, ale w sumie koniec końców razem z leylinem daje nam to 7 takich point removali na małych gości w early game, nie? W teorii i w praktyce. Tak to wygląda. Plus Destroy Evil, tak jak mówię, jego głównym zadaniem, i dlatego przykładowo nie gram jeszcze jednym Virtue albo jeszcze jednym Go for the Throatem, przewagą Destroy Evila jest to, że jest bardzo dużo teraz w mainie targetów na obydwie te strony i Destroy Target Enchantment jest niesamowite i bardzo, bardzo, bardzo ważne. Jak widzieliście nawet na takie soldiery, wciąż mamy gościa 4-4 w dupie, którego możemy po prostu zestrzelić. Więc Destroy Evil w tym formacie i taki rozkład removalu to jest mój wybór. Następny early game to jest nasz taki toolbox rampiący, dobierający itd., itd., setupujący w postaci Beanstalka. Ta karta, troszeczkę ją overlookowałem w omawianym spoilerze, bardzo dobrze się sprawdza na tym two-dropie, naprawdę polecam. Jeżeli chodzi o granie versus espery, które nie mają wróżki albo nie dobrały tej wróżki, ta karta robi niesamowitą różnicę i bardzo pomaga versus counter spell decki, nie? No bo to, co zostanie skontrowane, dzięki Mistarkowi i tak my tą kartę odzyskamy poniekąd, jakąś tam losową z góry biblioteki, jeżeli przykładowo już jesteśmy w tym late game i gramy jeszcze ciężkie spele, także Mistark 2 sztuki, 3 w sideboardzie, przejdziemy co jak do tego później. Briefcase, chciałbym grać na 3, nawet na 4 briefcase'y, strasznie mi się ta karta podoba, ale nie ma na to slotów, większość spisów i też po prostu zawodników, którzy na tym deku robią sukcesy, gra zawsze na 2 sztukach, więc trudno. Jeżeli są 2 bądź 0 sztuk tej karty, a ja ją bardzo lubię, no to gram na 2. Jako że nie jestem jeszcze i chyba nigdy nie będę jakimś mainem tego deka, to zostaje po prostu na liczbie, którą używają ludzie, którzy grają tym dekiem na co dzień, ale osobiście bardzo tą kartę lubię. Ten chłopek jest świetny, ta rampa jest świetna, dobranie kart z tego jest świetne, każdy z tych modów w tym deku się odpala niesamowicie. Jest to mój ulubiony 2-drop w deku, ulubione early zagranie w ogóle w talii. A propos early game zagrań, też jeden z moich ulubionych, oczywiście Stomper, gra bez niego na playu, a z nim na playu znacząco się różni. Mamy setup dużego pushera, mamy setup wybranego basica, po prostu ramp and growth zbudowanym growtem, nie? Czyli jeszcze od razu mamy gościa na bordzie, bardzo dobry. Angel to jest karta, od której ja osobiście bym odchodził. I powiem wam szczerze, że ja w swoim spisie, jak już trochę tym deckiem pograłem, grałbym na 3, na 2 i ulokowałbym tutaj więcej early game'u, może po prostu więcej briefcase'ów, więcej beanstalków i mniej tych aniołów, ale to wszystko zależy od agromety. Jeżeli macie dużo agro w mecie, dużo monoredów w mecie, absolutnie zostajecie przy Archaniele.
i gracie nim, bo to wam stabilizuje bardzo często boarda z góry. Czasem to jest po prostu lepsza atraksja na agro deki, więc polecam go stosować. Inwazja najmocniejsza w tym deku za 4 mana, najmocniejsza w tym deku za 4 mana zagranie. Jak miałem wcześniej Stompera z jakąś tam rampą, to niesamowicie się to wszystko odpala. Możemy nawet praktycznie insta pushować w tego Zendikar, żeby dostać Skyclave'a, który jest też bardzo dobrą kartą, bo od razu nam daje manę. Trzeba zwrócić na to uwagę i pamiętać o tym, że on po flipie ma haste'a, więc od razu jest nam w stanie dać tą manę, co czasem jest bardzo mocno overlookowane i zwróćcie na to uwagę, bo enabluje zupełnie inne tury. Obrócenie tego, więc miejcie to w głowie grając z tym deckiem, bo widzę, że dużo graczy Atraxa o tym zapomina. Bardzo dużo. To jest jeden z prawdopodobnie najtrudniejszych sztuczek w tym deku. No kapa. Więc no, bardzo, bardzo prosto linie. Sunfall, gra się 4 Sunfall, 2 te populaty bardzo często. Ja dostałem tylko po 4 Sunfallach, jako że ladder teraz jest taki średnio agroisz. Dużo ciężkich deków, dużo ciężkich esperów, mało agro, a na te akurat Sunfall jest tylko i wyłącznie dobry, więc tylko 4 Sunfall bez depopulata. To też jest karta, która na chwilę obecną na ladderze można grać nawet w trzech sztukach, jednym grać w sideboardzie i przykładowo grać jeszcze jednym Destry Evilem w mainie. To naprawdę nie jest aż takie zła rotacja speli. Też na qualifierze w ten weekend jest to bardzo dobry metacall prawdopodobnie, że grać 3 Sunfall, 2 Destry Evil w mainie, także miejcie to na uwadze. Ten ciężki slot, który w zasadzie jest early game slotem, no bo migracji się w 70% sytuacji używa jako tutora Polanda, a w 30% max jako właśnie zagrania z domainem dostania tych tokenów. Także miejcie to na uwadze, że zazwyczaj zawsze staramy się tym cyklować w early game po tego landa, nie trzymać tego na late game. To jest po prostu nie win condition, tylko stabilizacja pod inne wartościowe rzeczy i karty. Atraxa 3 sztuki. Zazwyczaj spisy już nie grają na etalii, grają tylko na 3 sztuki Atraxy. Ja się ku temu skłaniam. Rzeczywiście takie zbudowanie troszkę bardziej stabilnego, kontrolnego early game'u i granie pod tego Beanstalka i dobieranie większej ilości kart naszych późniejszych zagrań i tak nasz dokopie po te Atraxy, więc 3 Atraxy to jest moim zdaniem dobra liczba i ja nie chcę grać na 4, 3 to jest dobry call i na razie, póki mamy Cavern of Souls, wydaje mi się, że 0 etali, ale później, jak okaże się o Cavern of Souls, ten deck może stać się bardziej zwierzęcy, bo etali jest dinozaurem i Stomper jest dinozaurem. Co je łączy? Nic, w ogóle nic nie dzieli i wtedy Cavern of Souls numer 1 zagrana w dinozaury po pierwsze daje nam gwarantowaną rampę w trzeciej, ciało 4-4, więc jak on zginie, to Key z nim, dostał removalem, wyjął kartę z ręki przeciwnika, natomiast to, że nas zrampi na gwarancie po Cavern of Souls będzie też niebotyczne na niektóre matchupy i będzie zmieniać wszystko i będzie znacznie lepsza ta karta na drole, no i oczywiście Etali jako dinozaur niekontrolowalny będzie obnoxious i do Etali się wróci. Także miejcie to na uwadze, że jak już wyjdzie Cavern of Souls i będziecie chcieć grać tym deckiem, musicie mieć na uwadze to, że będziecie musieli i chcieli, jeżeli zależy wam na wygranie, grać Etali też w tym decku. Mana Base, wydaje mi się, że Myrex na chwilę obecną jest dużo kontroli, więc no, to jest mój ulubiony w tym formacie. Mi ciężko powiedzieć, że nie chcę nim grać, ale jak wyjdzie Cavern of Souls i będziemy szukać slota na kawernę, o to może być właśnie jeden z nich. To może być właśnie slot, który też poniekąd poprawi nam Mana Base. Będziemy w stanie grać czasem niekontrolowalne anioły. Jeżeli będziemy chcieli na przykład wykończyć przeciwnika pingiem, to też nie jest aż tak rzadkie, bo miałem takie gry na ladderze. Więc no, Cavern of Souls będzie szukać slota w tym Mana Base na pewno. Czy to będzie Myrex? Wydaje mi się, że tak, że to właśnie będzie Myrex. Ta karta jest znakomita na kontrolę oczywiście z tego deka. Jest naszym takim głównym planem w grze numer 1, ale koniec końców kawerna będzie jeszcze lepsza na kontrolę, nie? Jakby na to nie patrzeć, będzie nam na gwarancie dawać, rezolwować nasze potężne spele, card advantage, dinozaury. No i jeżeli przeciwnik będziemy grać po prostu buildem pod Etali, pod Atraxę, to będziemy wtedy chcieć automatycznie mieć więcej rzeczy, które będą je uzupełniać pod kątem tego, że skoro nie są niekontrolowalne, to będziemy chcieli grać Protect the Queen. Równa się więcej negatów, więcej duresów. Automatycznie wtedy też w tym planie będzie lepsze. Takie tips and tricks na przyszłość. Jeżeli będzie kawerna, będziemy grać tymi grubymi stworami i wiemy, że nie interesuje nas już zrzucenie counterspella, będziemy musieli zrzucać tylko 50% odpowiedzi na zagrożenia z ręki naszego przeciwnika i skupić się tylko na removalu, na mass removalu. To poprawia jakość duresa drastycznie, więc post-caverna 4 duresy w sideboardzie must have. To jest taki dodatkowy mój tips and tricks. Dodatkowo Mana Base jest mocno stabilny dzięki tym dualom. Koniec końców zdarzy się, że dobierzemy 3 słompy na start, to będzie nam smutno, ale mając te 12 duali, na pewno czujemy się bezpiecznie, tyle wam powiem. Dobranie dwóch z tych duali z poszczególnego koloru, przykładowo jednego Headquartersa i jednego Jandowego Landa, daje nam wszystko w early game, czego nam potrzeba zasadniczo, więc no,
Monobase jest stabilny, choć wymagający. Czasem zdarzy się, że będziemy przeklinać 3 słompy, 1 wyspę i 2 plainsy na basicach. Zdarzą się takie gry, ale no, jest to oczywiście kara i też drawback grania tak potężnym deckiem, nie? Duresy, większość spisów gra 2 albo 0. Ja gram już 3, a przygotowuję się pod kawernę, chcę się do nich przyzwyczaić. Plus są super dobre w planie side'owym z Chrome host Seed Sharkiem, który naprawdę jest Seed Sharkiem, jest bardzo dobry. Więc tak jakby uzupełniałem się razem bardzo dobrze, do tego Strołki, do tego Anoint, którego już tłumaczyłem przy okazji omawiania Espera, i Up to Beanstalk, który też jest naszym takim planem na early game versus deki kontrolne zwłaszcza, versus mirror zwłaszcza i tak dalej, i tak dalej. I teraz od razu płynnie przechodzimy w tym odcinku do sideboardu, czyli to, co stamy na główne w tej wersji matchupy. Więc na Espery zasadniczo wszystkie chcę, poza Esper Kerwautem, z Rafinią, Talią i tak dalej. Na ten match nie chcę Duresów, ale na wszystkie inne Espery chcę 3 Duresy, chcę Destroy Evila, chcę 2 Anoint Affliction i 4 Chrome Sheet Sharki. Większość spisów gra wróżką, więc automatycznie nie chcę akurat na tę wersję Beanstalk. Jeżeli wiemy, że nie gra wróżką, wtedy chcemy Beanstalki, zostawiamy je w main, szukamy innego slota. Natomiast dobre spisy wszystkie grają wróżką, więc na ten matchup Beanstalka nie chcę. Więc side'owuję 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kart. I na Espera zwykłem zawsze wysajdowywać jednego Persistence, 2 Beanstalki, 4 Anioły, 1 Atraxę i jakąś część Sunfali, w zależności też od tego, czy gramy tym kolejnym Up to Beanstalkiem, czy wysajdowujemy te i tak dalej, i tak dalej. Czy mamy tego jeszcze jednego Destroy Evila w main, jak tłumaczyłem w poprzednich wersjach, i tak dalej, i tak dalej. Virtue jest po prostu naszym takim nie najgorszym removalem w early game, zwłaszcza jeżeli przeciwnik gra wróżką i dużo myślą tu dropów, wtedy możemy ustalić większą jej ilość, ale Anoint with Affliction versus Denik jest po prostu zwyczajnie lepsze, więc tak to zazwyczaj zwykłem side'ować. I plan z szarkami działa naprawdę, licząc też Duresa na ten matchup, bardzo fajnie i godnie. Dzięki temu też Sunfall nie jest tak potrzebny. Mamy już dużo point removalu, jeszcze do side'owałem więcej. Mamy tego Duresa, mamy tego Chrome Sheet, mamy stabilny mana base. Wysajdowujemy jedną Atraxę, bo aż tyle na chwilę obecną nie potrzebujemy versus matchup, który dosajdowuje nas kontrspele. To się zmieni. I plan tego typu się zmieni, jak już wyjdą kawerny. Wtedy być może te Chrome Host szarki w ogóle w sideboardzie nie będą potrzebne. Także miejcie to na uwadze, że to jest na chwilę obecną bardzo dobra karta. Postkawerna może być zupełnie zbędna i to jest właśnie slot na kolejne Duresy, to jest właśnie slot na negaty, także uważajcie, uważajcie, bo tak to będzie wyglądać w 99% sytuacji. I też możemy grać jakimś, nie wiem, jakąś dodatkową ekstrakcją przykładowo na atrakcję przeciwnika, na mirror, prawdopodobnie jakaś karta typu Exile All Creatures, albo jest ten The End, nie? Tylko The End to już jest po resolwie, a potrzebujemy jakiegoś takiego efektu ekstrakcji czarnej, która po prostu usuwa stwora, chyba jest coś takiego w formacie, także że jest taka karta, miejcie też coś takiego na uwadze, że to może być bardzo grywalne w sideboardzie. Kolejne matchupy z metagame'u, już Espery mniej więcej mówiłem, tak jak mówię, jeżeli gramy na Esper Kerwauta, wtedy się trochę zmienia, Duresów nie chcemy i wtedy jeżeli Duresów nie chcemy i wiemy, że nie gra wróżką, to zawsze zostawiamy Beanstalki i na Esper Kerwauta, jako że zazwyczaj ma mniej counterspeli, będziemy chcieć mieć większość Sunfoli i większość drobnego Rimwalu, na pewno zostawiamy wtedy 2 Virtue, żeby mieć jak najwięcej pointu versus Talia. Także tak to wygląda versus Espery. Na Mirror 3 Duresy, Destroy Evil, 4 Strołki, Up to Beanstalk i 4 Chromy. Co nam daje? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 kart. I co sajdowa na Mirror? Na chwilę obecną nie ma kawerny, więc zwykłem sajdować jedną Atraxę, jednego Virtue, jednego Go for the Throat'a, 2 Leyline, 4 Anioły, coś z Sunfall'i. Także taka jest moja hierarchia wysajdowania. Jeżeli przeciwnik ma dobry sideboard, ma też Destroy Evil'e, Leyline'y strasznie tracą, więc możemy nawet 4 Leyline'y wtedy wysajdować, nie? Zawsze jakieś Sunfall'e radzę zostawić w tym matchupie, bo możemy znaleźć się w sytuacji, kiedy przeciwnik zrezolwuje herda i po prostu nie mamy na to żadnej odpowiedzi, więc 1-2 Sunfall'e, zazwyczaj jeden Sunfall w tym matchupie powinien zostać na Mirror. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o Mirror. Na agrodeki, począwszy od takiego głównego chyba składniku metagame'u też polskich, FNM-ów, czyli Monoreda, polecam wsajdować 3 Duresy, 2 Anointy i 4 Chromy. Nie potrzebujemy takich wolnych kart setupujących, czyli nie potrzebujemy Beanstalka w tym matchupie, nie potrzebujemy aż tylu inwazji w tym matchupie, więc ja na Monoreda zwykłem usuwać 2 inwazje, czasem 4 inwazje, w zależności od tego, jaką miałem konfigurację side'ową. Herd jest bardzo dobry, atrakcje 3 bym wciąż zostawiał, ale ten early game, który nie daje nam aż takiego boostu, czyli właśnie w tym matchupie, czyli up, czyli inwazja, na którą
teoretycznie i praktycznie bardzo często nie ma czasu. To są rzeczy, które w tym meczapie można wysajdować, a Dures poprawi nam stan i ochronę przykładowo Stompera, nie? W tym meczapie zrzuci jakieś spalenie. Nie jest aż tak dobry Dures jak na niektóre deki stylisty, ale na Monoreda zwykłem go sajdować i się poniekąd sprawdza. Pograłem już tym dekiem troszeczkę więcej, potestowałem go, więc mam już o nim swoje zdanie. Nawet go wczoraj streamowałem. Uwaga, shocking news. Nawet wczoraj streamowałem tego deka. Pewnie jeszcze będą streamy w przyszłości właśnie z tej talii, więc zapraszam do użytkowania. No i to są zasadniczo główne składniki mety, nie? Umówiliśmy i sajdowanie. No i bardzo podobnie jest, jeżeli chodzi o agro i deki po prostu kontrolne wszelakie, nie? Po prostu na kontrolę chcemy usuwać point removal, wsadzać duresy, strołki, chrome seed, nie? Chrome seed ma to do siebie, że on się znosi na każdy mecz, jak go właściwie chcemy, dlatego aż 4 sztuki, bo on zawsze znajdzie jakąś lukę słabą wśród kart, które na dany matchup są cienkie i wtedy on skakuje i robi bajabongo. Także tak bym to widział. Kończymy ten odcineczek i widzimy się w ostatnim, jeżeli chodzi o Gauntlet, takim stricte odcinku kontrolnym o Esper Kontroli, który może nagram jeszcze w tym tygodniu. Zobaczymy. Także dzięki za oglądanie, zakręcę na was śmigłem. I teraz, jeżeli tak stanie, to się z wami serdecznie witam, a jak tak, to nie serdecznie. Zaraz zobaczymy. Znaczy żegnam. Serdecznie się z wami żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Hej.